Statystyki prowadzone w Wielkiej Brytanii mówią, że pracownicy spędzają jedynie 2 godziny i 53 minuty w ciągu dnia na faktycznej, produktywnej i pełnej skupienia pracy. Tak, 2 godziny i 53 minuty, czyli niemal 3 z 8-godzinnego dnia pracy. Te dane na pierwszy rzut oka są zaskakujące i nieprawdopodobne, jednak niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie plotkuje ze współpracownikami, nie opowiada głupich dowcipów, nie idzie po raz kolejny do kuchni, nie spędza czasu na szukaniu w Google informacji o czymś niezwykle ciekawym albo nie załatwia swoich prywatnych spraw obok spraw zawodowych. Chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób w jeden dzień wykonać więcej pracy niż twoi współpracownicy wykonują w tydzień? Zapraszam do oglądania. Produktywność polega na racjonalnym zarządzaniu swoim czasem i energią. Niestety i czasu, i energii każdego dnia mamy bardzo ograniczoną ilość. Nie wiedząc o tym, możesz marnotrawić te zasoby, co można nazwać przeciwieństwem produktywności? Prokrastynowaniem. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak walczyć z prokrastynacją, zapraszam Cię na mój kurs. Link do kursu razem z obniżoną czasowo ceną znajduje się w opisie. Dzisiaj natomiast mam do przekazania 8 sposobów, jak podkręcić swoją produktywność, gdy już udało Ci się pokonać wewnętrznego prokrastynatora. Są to podpowiedzi, jak pracować lepiej i wydajniej, a jednocześnie dbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. Od czego zacząć? Pierwsza wskazówka. Ustal swój chronotyp. Twoja forma i zdolność do realizowania zadań może różnić się nie tylko pomiędzy konkretnymi dniami tygodnia, ale również między różnymi porami w ciągu doby. To zupełnie normalne. Może należysz do rannych ptaszków i wszystko przychodzi Ci dużo łatwiej o świcie, a może jesteś nocnym markiem i myśleć jasno zaczynasz dopiero po 12. Pierwszym krokiem do zwiększenia produktywności jest stworzenie osobistej rutyny, która pokrywa się z tym, kiedy każdego dnia jesteś w najlepszej formie. Możesz to zrobić w bardzo prosty sposób, obserwując samego siebie przez kilkanaście dni. Czy lubisz wstawać rano? W jakich godzinach praca przychodzi Ci z łatwością? Taka obserwacja pozwoli Ci ustalić Twój chronotyp i nie daj się zwieść takiemu pozornemu, a fajnie się działo w nocy, to pewnie jestem nocnym markiem. Nie, po prostu przeprowadź sobie mały eksperyment. Najpierw kładź się spać o 21 i wstawaj po 8 godzinach. Potem kładź się o 22, wstawaj po 8 godzinach. Potem idź spać o 23 i wstawaj po 8 godzinach. I rób sobie taki kilkudniowy eksperyment z każdą godziną i dopiero wtedy będziesz mógł w stanie stwierdzić, jak czujesz się rano i jaką masz energię. Nie możesz tego zrobić na czuja. A chronotyp wyznacza preferencje snu, aktywności mózgu, apetytu czy najlepszej pory do nauki. Badania przeprowadzone przez biologa Christophera Nandlera wykazały, że chronotyp jest w 50% uwarunkowany genetycznie. Resztę można modyfikować przez działanie środowiska, ale ta genetyczne 50%, które masz od urodzenia, musisz zaakceptować i nauczyć się z tym funkcjonować, czyli możesz odrobinę się przesunąć godzinowo, ale nie za bardzo. Najczęściej jednak, i może być to zaskoczenie dla wielu widzów, słyszy się od większości osób, że są najbardziej produktywne rano, bo wiele osób odkrywa właśnie u siebie dopiero później w życiu to, że są rannymi ptaszkami. Robią więcej, pracują lepiej i większość zadań starają się kończyć przed południem. Psycholog Dan Ariely uściśla to nawet do 2 godzin po pełnym przebudzeniu. I to stwierdzenie jest dużo bardziej adekwatne, ponieważ możesz być super produktywny, nawet gdy obudzisz się o 12. Szczęśliwi są freelancerzy, którzy mogą sami ustalić sobie precyzyjne godziny pracy. Zastanawiasz się pewnie, co zrobić, jeżeli twój etat nie daje ci takich możliwości. Jeżeli jesteś rannym ptaszkiem, wczesne godziny wykorzystaj na rozwijanie swojej pasji. Jeżeli należysz do nocnych marków, tak zaplanuj swój dzień, aby istotne zadania i projekty realizować po południu, a rano zająć się czymś mniej wymagającym. Sekret polega na tym, aby pracować w zgodzie ze swoim ciałem, a nie przeciwko niemu, nie walczyć ze sobą. Druga wskazówka. Odseparuj listę rzeczy do zrobienia dzisiaj od listy priorytetów. Planowanie i tworzenie list zadań do realizacji jest nieodłącznym elementem produktywności. Czy jednak zdarza Ci się utworzyć listę tak długą, że nie wiesz od czego zacząć i już na początku się zniechęcasz? Sposobów na to jest co najmniej kilka, ale kluczem do sukcesu jest wyznaczanie priorytetów. Możesz tworzyć tygodniowe listy zadań, możesz tworzyć dzienne. Najważniejsze jest jednak, aby każda z nich zawierała 3 priorytety, których realizację stawiasz na pierwszym miejscu i na nie poświęcasz najwięcej energii. Dobrą praktyką jest przygotowanie listy dzień przed rozpoczęciem jej realizacji. Poświęć 15-20 minut przed zakończeniem pracy na rozpisanie sobie zadań, które zaczniesz realizować następnego dnia. Jest to dobra praktyka, która pozwoli Ci rozpocząć pracę łatwiej i efektywniej z gotową listą. Trzecia wskazówka. Zarządzaj swoją energią, a nie czasem. Jeśli codziennie o godzinie 15 po 6 godzinach pracy masz kryzys i ruszenie z dalszą pracą wymaga od Ciebie naprawdę dużo energii i przysypiasz, głowa Ci leci itd.,
po co ze sobą walczyć? Czy nie lepiej wtedy zrobić sobie 20-minutową przerwę, aby zaraz zacząć z nowo naładowanym akumulatorem? Chcąc podkręcić swoją produktywność, musisz nauczyć się zarządzać zasobami swojej energii. Każdy człowiek ma jej ograniczoną ilość. Odpowiednie rozplanowanie jej wykorzystania pozwoli ci osiągnąć lepsze efekty w krótszym czasie. Bo o to właśnie chodzi w produktywności, aby spędzać przy biurku mniej czasu, aby osiągać więcej. Jeżeli więc o 15 każdego dnia toczysz walkę z opadającymi powiekami i poświęcasz na to dużą ilość energii, żeby się jakoś utrzymać, nie dziw się, że potem do końca dnia nie jesteś w stanie zrobić za wiele. Również kiedy pracujesz zbyt ciężko, a na konkretne zadanie poświęcasz zbyt dużo energii, możesz skończyć bardzo szybko dzień w pracy zupełnie bez siły, ale i bez postępów. Nie zmuszaj się wtedy do wykonania określonego zadania w danym czasie. Podziel je i zaplanuj przerwy, aby naładować swoje akumulatory. Czwarta wskazówka. Rób mądre przerwy. Gwarantuję ci, że siedzenie przed biurkiem przez równych 8 godzin nie zwiększy twojej produktywności i nie pomoże ci w zakończeniu pilnych zadań. Może być wręcz odwrotnie. Będziesz zmęczony i stracisz koncentrację, co uniemożliwi ci wykonanie najprostszego zadania. Powszechnie wiadomo, że regularne, krótkie przerwy poprawiają koncentrację. Problemem jest jedynie ich stosowanie. Dlaczego te 15 minut przerwy po dłuższych sesjach produktywnej pracy ma tak duże znaczenie? Można je porównać do cykliczności wielu procesów biologicznych ludzkiego ciała. Ta synchronizacja pozwoli ci zachować koncentrację przez cały dzień, ponieważ nie zużyjesz całych zasobów energetycznych naraz, a te, które pozostaną, będziesz mógł odbudować podczas przerwy. Pomijanie przerw nie tylko zmniejsza zdolność skupienia, ale zwiększa poziom stresu, uczucie wyczerpania, zniechęcenia i powoduje zmniejszenie poziomu kreatywności, co ma szczególne znaczenie dla osób pracujących twórczo. Piąta wskazówka. Wypracuj nawyk bycia gotowym do pracy. Najtrudniejszy zawsze ten pierwszy krok. Czasami trudno ci ruszyć z pracą, bo zwyczajnie nie wiesz od czego zacząć. Spędzasz na tej decyzji kolejne minuty, a pracy nie ubywa. Poświęcasz na to energię, a efektu nie ma. Największą przeszkodą w pracy okazuje się jej rozpoczęcie. Jeden ze sposobów na ułatwienie wskoczenia na odpowiednie tory jest stworzenie pewnej rutyny, która podpowie mózgowi i ciału, że czas zacząć pracować. Nie musi to być nic niesamowitego, może być to prosty proces jak przygotowanie biurka, wypicie kawy, przeczytanie listy zadań na dzisiaj. Jeżeli lubisz pracować z muzyką, możesz przygotować sobie specjalną składankę wprawiającą cię w nastrój do pracy. Szósta wskazówka. Rozsądnie planuj deadline'y. Najdłuższy deadline wcale nie sprawi, że wykonasz zadanie lepiej. Więcej czasu przeznaczonego na pracę również niekoniecznie równa się z większą ilością wykonanej pracy, no i oczywiście nie równa się też satysfakcji. Wyobraź sobie, że masz czas do 12 na wykonanie danego zadania. Twoja podświadomość sprawi, że to zadanie faktycznie zajmie ci całe przedpołudnie. Twoja podświadomość wyśle cię na kawę do kuchni i podpowie, żeby kilkanaście razy sprawdzić e-mail. Jednak gdybyś miał na to zadanie tylko godzinę, wyznaczoną przez nieustępliwy deadline, prawdopodobnie wykonałbyś je równie dobrze i znacznie szybciej. Deadline'y często mogą powodować niepotrzebny stres, ale w większości przypadków działają motywująco. Sprawdzają się szczególnie, gdy masz dużo rzeczy do zrobienia. Chcąc sobie pomóc w prosty sposób, ustaw minutnik. Przesuwająca się nieubłaganie wskazówka zegara często potrafi pozytywnie zmotywować i pomóc skupić się na tym, co faktycznie istotne. Siódma wskazówka. Deleguj zadania. Delegowanie zadań niektórym osobom przychodzi z dużą trudnością. Czasami muszą się wręcz tego nauczyć. Z czego to wynika? Najczęściej jest to perfekcjonizm, który nie pozwala im oddać komuś rzeczy do zrobienia, ponieważ myślą, że tylko oni są w stanie zrobić je najlepiej, albo wstydzą się poprosić o pomoc. No i nic bardziej mylnego. Delegowanie nie jest też przerzucaniem odpowiedzialności czy pracy na kogoś. Jest to współpraca z osobami, które są w stanie pewne rzeczy wykonać szybciej, lepiej od ciebie. Tak, dobrze usłyszałeś, wykonać lepiej. W tym czasie ty za to będziesz mógł skupić się w pełni na tym, w czym jesteś mistrzem i nie tracić czasu i energii na inne zadania. Ósma wskazówka. Ucz się szybciej. Poszerzanie swojej wiedzy jest niezbędne w każdym zawodzie i na każdym stanowisku. Nie zawsze jest jednak na to wystarczająca ilość czasu. Aktualnie wiele materiałów naukowych jest w formie audio lub wideo. Jest to jednak stosunkowo powolne medium. Możesz jednak nieco podkręcić prędkość nauki. Naucz ją słuchać z większą prędkością. Zacznij zwiększać szybkość do 1,25, a wraz z oswojeniem się z prędkością podnoś poprzeczkę o kolejne 0,25, czyli do 1,5, a potem do prawie dwukrotności tempa normalnego nagrania. Jeśli wyćwiczysz swój mózg w szybszym przyswojeniu informacji, uzyskasz też efekt szybszego przyswajania wiedzy. A na jakiej prędkości oglądasz filmy na naszym kanale? Podziel się w komentarzu. Czy robisz w ogóle notatki na przykład do tych animacji? Tymczasem dziękuję ci za poświęcony czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć!